trying to make up your mind like you need more time. You've already spent most of mine. Even when your words fail, you try to keep it light. You realize I'm done right. You can be honest. I don't appreciate your lies. It's about damn time you get it right. I'm up on my Witajcie kochani w nowym vlogu. Już wiecie, co rano robiłam. Ogarniałam pocztę, kupiłam Nastii coś na gryzonie i odwiozłam dzieci do przedszkola. Możecie zobaczyć to w poprzednim vlogu, a teraz już zaczynam nowego vloga. Jakoś się tak ostatnio wkręciłam, że lubię vlogować, znaczy ogólnie od zawsze, tak? Od zawsze lubiłam vlogować, od zawsze jak to tylko zaczęłam, to po prostu wiedziałam, że to jest coś dla mnie. I tak naprawdę to moja siostra pierwsza zaczęła vlogi kręcić. Ja ją tak strasznie dopingowałam, kiedy będzie kolejny vlog, weź nagrywaj te vlogi, super ci idzie. Bardzo chciałam, żeby ona nagrywała te vlogi, ale też również przez to cisłam tak ją, bo sama chciałam nagrywać, sama chciałam to tworzyć, ale zdecydowanie nie miałam odwagi na to. I bałam się otoczenia, bałam się komentarzy, bałam się reakcji ludzi na moje wyczyny, że tak powiem, na moją twórczość. I że tak powiem, to ciężko jest wyjść spoza strefy komfortu i pokazać coś swojego ludziom. A szczególnie vlogi to są takie, że się pokazuje swoje życie, to co się robi, to co się ma, jakie się ma podejście do życia, cele i osiągnięcia, no ogólnie swoje życie. Tak więc bardzo, bardzo się bałam. No i tak dopingowałam moją siostrę, a w głębi serca sama chciałam to robić. No więc pewnego dnia stwierdziłam, że już jesteśmy po leczeniu z Alanem, że teraz w sumie mam czas i mogłabym to zrobić. I czuję taką chęć, gotowość na zrobienie tego, na odważenie się. No i tak się zaczęły moje vlogi. Moje pierwsze vlogi to były dużo gorsze niż teraz. Raczej nie chcę ich oglądać. I są, bo są, ale może kiedyś je usunę po prostu, bo aż wstyd. Tak więc cieszę się, że już jestem na tym etapie, na którym jestem. Aczkolwiek bardzo się cieszę, że mogę to robić, że to mi zajmuje czas, głowę. I sprawia mi dużo, dużo, ale to bardzo dużo przyjemności. Tak więc dzisiaj dzień jest, jak widzicie, sprzątanie. Jeszcze zmywarka tutaj mi domywa jedną partię naczyń, więc zaraz włożę drugą partię naczyń. No i planuję zrobić coś na obiad, ale jeszcze nie wiem co. Wiem, że na pewno coś z mięsa i pójdę do masarii coś kupić. Co prawda mam całą w kurczaku zamrażarkę, ale myślę, że coś innego zrobimy, może jakieś kotleciki, zobaczmy, na pewno nie kurczak. I chciałabym wstąpić do apteki po szampon, mój ulubiony, który mi domywa włosy, bo teraz mam DAW i on tak średnio działa na moją skórę głowy, dlatego przedstawię Wam mojego ulubieńca, ale to w międzyczasie jeszcze podjadę pod dzieci i co zrobię? Laptop muszę wziąć do Nastii i przesłać Wam film w międzyczasie, bo u mnie to się przesyła nie wiadomo ile, ale jeszcze chwilę i będzie cudownie. Już nie będę miała tego problemu. Tak więc lecimy z tym dniem. Kochani, dzisiaj zdecydowałam się na ten płaszcz. Nie wiem, ale ta pogoda jest taka szarobura i ponura i stwierdziłam, że ten płaszcz jest dobry, bo nie widać żadnych brudów, żadnych tutaj... Tamten płaszcz trochę upieprzyłam.
Szczerze powiedziawszy, ten beżowy. Muszę się przyznać i stwierdziłam, że szkoda mi go właśnie na tą pogodę, a tym nie będzie widać żadnych tutaj brudów ani nic, a nie wiem czemu, on mi się bardzo podoba. Tak więc trudno, może i dla starej babci, a może i nie, bo tutaj ładnie jest związany i wcięcie w talii jest i naprawdę bardzo mi się podoba, tak więc idę w nim. A co? A co? Taka pogoda, trudno, no trzeba się dostosować. Z tym laptopem jak pani prezes. Zaraz idziemy teraz do Rossmana, jedziemy. Stwierdziłam, że do apteki nie idę. W Rossmanie teraz są promocje, bo akurat jest koniec miesiąca, więc zobaczymy, co tam ciekawego jest. Owszem, no nie powinnam. No ale dobra, idę. Idę. I Benek, muszę kupić chyba żwirek dla kota. Może zobaczymy, czy w Rossmanie jest coś fajnego. Dla kotów żwirek jakiś, bo ten to po prostu no kończy się szybko. Szybko się kończy. W ogóle ten kot taki jest głodomor. Głodomor, że bardzo dużo je. Wczoraj mu kupiłam saszetki, taką dużą paczkę Felix, już nie ma. I mama dzwoniła jeszcze z pracy, żebym jej kupiła w Lidlu. W Lidlu? W Lidlu. Ruskie pierogi. Tak, więc nie wiem, co ona ma z tymi ruskimi pierogami. No w miarę dobre są. Ta maskara jest podobno bardzo dobra. Ostatnio widziałam na kanale po prostu vlog. Ale niestety nie kupię jej ze względu na to, że mam doczepiane rzęsy i mi jest niepotrzebna. Ale podobno bardzo, bardzo dobra. Kochani, kupiłam sobie właśnie ten mój ulubiony szampon Dermena. On wspaniale czyści skórę głowy, nie pozostawiając łupieżu, nie podrażnia, bardzo, bardzo dobry i zawsze do niego wracam. Jak zmieniam szampon na inny, zazwyczaj się nie sprawdza, zazwyczaj coś po prostu na skórze głowy niedoczyszczone jest i coś tam się tworzy, łupież. Dlatego zawsze, zawsze do niego wracam, szczególnie jak systematycznie olejujecie włosy, no to skóra głowy, żeby totalnie wyczyścić, żeby była świeża i wyczyszczona, no to bardzo, bardzo polecam. Tak więc też kupiłam, nie wiem czemu skusiłam się na krem. Akurat teraz już wszystkie kremy tak jakby skończyłam, nie tak jakby, no skończyłam wszystkie kremy i właśnie ten krem przyciągnął moją uwagę. Christian Lauren. No nie wiem, troszeczkę droższy był, ale wiecie co, ja tak na kremy bardziej zwracam uwagę, żeby coś pomogło niż nie pomogło, niż po prostu kupić krem za 20 zł i nic nie działa. Ze względu też na to, że ja mam strasznie cerę przesuszoną i ściąga mi się, nie lubię tego uczucia ściągnięcia skóry na twarzy, ściągnięcia tej cery, dlatego stwierdziłam, że ten krem wypróbuję, zobaczymy. Bardzo dobry jest też z Dermeny. Dermena, nie, Dermika. Dermika, popatrzyłam na szampon, bo też jest Dermena. Ale Dermika, taki niebieski, nawilżający jest dobry. I Neutrogena, też nawilżający, niebieski żel, też jest bardzo dobry. Ale one też są drogie, w około 50 zł. No a ten na promocji był za 27 z 40 iluś. No więc stwierdziłam, że dobra, kupię. 35 plus, jeszcze tyle nie mam, ale wzięłam. No i oczywiście dla kotka znalazłam taką karmę, duże opakowanie. O Jezu, zabije mnie. Duże opakowanie, jak widzicie, tutaj mamy ile? 12 saszetek za 16 zł. 21 zł kosztowała normalnie w regularnej cenie, a została przeceniona na 16 zł. Także spoko. Dobra, lecimy dalej, bo czas biegnie. Ja nie lubię tak chodzić po sklepach, szczerze powiedziawszy. Nie lubię. Już wolę skończyć. Już mam ochotę skończyć to, ale muszę jechać po żwirek.
i po te pierogi ruskie i nie wiem co zrobić, nie chce mi się podjechać nawet do tej masarni i nie wiem czy w Biedronce po prostu, w Biedronce powinien być żbirek jeszcze ten betonowy, powinien być, jak nie wykupili i tam pierogi ruskie też znajdę, no i mięso też tam znajdę, więc może ugotuję coś po prostu z Biedronki, nie chce mi się chodzić po sklepach. No i widzicie, tak myślałam, że tak może być. Nie ma mojego żwirku, więc kupuję tylko pierogi i spadam do zoologicznego. Ale zobaczcie, spotkałam się z takim żwirkiem i nie wiem, czy go wziąć, w sumie 10 zł cena, 5 litrów. Może on będzie ok, może go wypróbuję. Tak więc dobra, biorę, bo już mi się nie chce łazić nigdzie. Kochani, wczoraj tankowałam gaz, dzisiaj przyszedł czas na benzynę i jedziemy po dzieciaki. Tu się zmieszczę, bo odjeżdża. Także super, idealnie. Alan, co to takie? Perfumy? Odebrałam Alana z przedszkola. Smoka zrobił. Takiego pięknego, zielonego. I tak straszy. Będzie kota straszył. Coś tak czuję. Łatwy teścik i dostałaś 6 z minusem. Tak. Z angielskiego. Tak. Jestem bardzo dumna z ciebie. Devotion and stardust. I'm all got it all in control. Now I know what I want, like a natural woman. You know I'm not a girl anymore. And I'm not going anywhere. I got a good guy. He's blessed with ease. Kochani, zobaczcie, mnie minęło 5 minut i patrzcie, co ten kot mi zrobił. Masakra. Idzie Leoś, to jesteś po prostu mistrz. Kochani, byłam tylko wyrzucić śmieci i zobaczcie, co z mojej umytej podłogi zostało. Nic. Masakra, ten kot i te dzieciaki mnie wykończą. No dbają, żebym miała co robić.